Od początku wiedziałem, że na słuchaczy Radia Katowice można liczyć w takich właśnie kwestiach, jak na przykład kreatywność, pokłady artyzmu, które drzemią w was, drodzy państwo, właśnie w was. Na hasło, żebyśmy napisali kwarantanna bluesa, przepiękny odzew, złożył nam się bluesowy tekst. Mówiłem, że może uda nam się go wykonać na antenie. Bardzo dawno tego nie robiłem. Ostatni raz przed świętami Bożego Narodzenia. Ale niech będzie. Kwarantanna Blues w Radiu Katowice. Do nucenia, dla zabicia czasu również. Można też dopisywać kolejne zwrotki, jakby ktoś bardzo chciał. Proszę bardzo. Kolejny dzień na kwarantannie. Nie wiem, co robić mam. Powoli kończą się pomysły na to, jak zabić czas. Choć wokół dobre makarony, papier pachnący mam. Przeraża mnie to jednak, że ciągle siedzę sam. Wszyscy walczą z koronawirusem. Pozostanie w domu jest teraz przymusem. Drogi przyjacielu, przestań już marudzić. Rób porządki, przestaniesz się nudzić. Nie leź, kochany, na ulicę. No proszę, nie leź tam. Posłuchaj Radia Katowice. Jakoś ci zleci czas. Bardzo państwu dziękuję. Miło się opisało tego kwarantanna bluesa i śpiewało. Radio Katowice.